Dzień dobry. Dzień dobry. Piotrek. Przepraszam. Ten i najdłużej wyciągany nóż świata. Czyli Topps Longhorn Bowie. Zapraszamy. Zapraszamy. Słuchajcie, ten nóż również mamy dzięki uprzejmości Pawła Prokopa, dziękujemy, do zmacania, nie do łochania, bo to Paweł jest kolekcjonerem, więc nie wolno mu... Nie chcieliśmy mu uszkodzić oksydy na ostrzu. Tak, a szczególnie, że z nim rozmawiałem i wiem, że bardzo szybko się ta oksyda, a czy oksyda, to jest malowanie, tak? Jakiś proszek, tak? To się bardzo, bardzo szybko łocha, więc nie chcieliśmy tego... zepsuć. Co to będzie? Raczej prezentacja. Raczej tak, raczej prezentacja. Zaczniemy co? Od noża czy od pochwiszcza? Zaczniemy od pochwiszcza, bo Paweł jest fanboyem produktów od EDC. I nogę. Od EDC. Więc opochwił nóż u Marka. Pochwa prosta. Uwielbiam zapach skóry, Jezu. Czyć płynie. Chociaż z Piotrkiem stwierdziliśmy jednoznacznie, że gdyby nie było logo EDC na pętelce, na szlufce, tak, to można by było pochwę pomylić z pochwą Dominika Kursy. Tak. Tak, i Domin ma bardzo podobny styl po prostu wykańczania pochwy. Nie będziemy recenzować pochwy od Marka, dlatego że no nie ma się do czego tam przy ten. Czyli ja bym ją pomalował w środku, nie? Ale to ten, bez gustu. Natomiast nie, no solidnie, nie jest to bez wodotrysków, ale to jest solidnie wykonane. Tak, to jak to produkt Marka, no jest kurde wykonany po prostu super, no. Nie ma się do czego przyczepić. Włóż nóż, tylko sprawdzimy. Dla wszystkiego. Czekaj, bo te dźwięki ci niepokoją. Nie no, słuchajcie, podejrzewam, że... On waży pół kilo. Tak. Nie, no nie waży pół kilo. Zaraz wam powiemy, bo jak gdyby nie jesteśmy za pan brat z tym nożem. No. Nie, pół kilo, 485 gramów. No. Więc da się go ale wyrwać z pochwy, natomiast to jak gdyby nie jest takie proste. Pochwa super, w ogóle polecamy produkty chłopaków z EDC Leather Workshop, bo to bardzo fajne rzeczy są, ja też mam kilka rzeczy od nich. Widziałem jak to robią na żywca, więc wiem, że podchodzą do tego ze straszną pasją i warto sobie od nich coś wziąć, żeby mieć coś zrobionego naprawdę z sercem, tak? Żeby był materiał porównawczy. Jak jest coś dobrego, no. No, jo. Dobra. Idziemy do samego noża. Ile to? 17 cm miało? Chyba 17. Długi róg. Długi róg. Tak, bo w ogóle Piotrek rozszyfrował tą nazwę, która jest niezwykle skomplikowana, gdzie jest nawet bawół z rogami narysowany, tak. Że to jest kształt rogu bawoła. Nawiązanie takie stylistyczne. Tak, stylistyczne nawiązanie. Nóż jest zrobiony ze stali 1095. Czyli lubianej stali przez wielu, prosta stal węglowa. Idiotoodporna. Idiotoodporna. Według specyfikacji hartowany na 58-59 Hz. Jest dość twardo jak na tą stal. Stal, która lubi rdzewieć, jak się na nią hufnie. No, łatwo dość rdzewieć, chociaż to też nie jest to taki trochę też przesądzone, tak bardzo łatwo, nie masz takiej tragedii. No, ale rdzewny jest rdzewna, no więc jakby trzeba na nią zwracać uwagę. Nóż ma, nie chcę was odkłamać, zerknę w specyfikację, sorry, bo jak gdyby nie pamiętam wymiarów. Tak, wiem, że się 171 mm i 330 całości, tak właśnie mi się coś mamiło. Na okładkach jest mikarta z przekładką nylonową. Jo? Białą chyba. Tak.
no, czy jasną jakąś tam. Ja jestem daltonistą, więc skręcana na śruby. Więc podejrzewam, że łatwo można to rozkręcić. Jeszcze jedna rzecz mi się podoba w tym nożu. To jest dziurka na sznurek. Bardzo ładnie tak, ładnie ukryta, tak ukryta. Ciężki, nie? Ciężki. Niewspółmiernie wyważony, bo tak głównie, tak, tak głównie ciąży jednak, wiesz. No ale mocno. Ma ciążyć, no bo to jest nóż do, nie wiem, do rąbania. Znaczy tak naprawdę, papała. Kurde, do czego to jest nóż? Znaczy, wiesz, no to no bo bołuj to jest taki, no taki rasowy zabijaka, nie? No to jest nóż na niedźwiedzie, no. Tak wiesz, no ale to co chcesz przebić, to jest niedźwiedziowi zrobić operację kręgosłupa przez żołądek, czy wiesz? No bo on jest wielki, tak? No nie czarujmy się, jest kurde kawał bydlaka. Ale gdybyś pokazał go na przykład Markusowi, naszemu koledze, którego również pozdrawiamy, to by powiedział ci, że to jest super nóż, założę się. A nie, no bo Markus jest... lubi nosić trzecią nogę. No i to jest właśnie nóż dla takich osób. No, znaczy jest wielki, jest ciężki. Poprzez swój kształt nie jest łatwy do naostrzenia, bo to jest rekurwa z takim brzuszkiem, no i oczywiście Bowie, więc wyciągnięty ten sztych jest dość mocno. Jest piekielnie ostry, tak, rzeczywiście do dźgania jakiegoś takiego by się nadawał idealnie. Góra głowni jest sfazowana i zalakierowana, więc w ogóle nie ma mowy o jakimś krzesaniu iskier i tak dalej, i tak dalej. To nie jest nóż trójwalowy, tak. Co, tak. Wiesz, dla kogo to jest nóż dla amerykańskiego redneka? Może. Według mnie. Może. Ja jakoś nie widzę zastosowania tego noża, no bo to fajnie postawić na półkę nóż, który kosztuje prawie 1000 zł, tak? Bo... Ciekawe, bo nie wiem, może Pablo napisze w komentarzu, albo... Paweł, no? Jestem ciekaw, dlaczego on go kupił. Ty, bo to jest firma raczej na polskim rynku. Ale Paweł jest kolekcjonerem. I on, wiem, że rozmawiałem z Pawłem, on go w jakiś super kasie trafił. I dlatego go kupił, bo mi opowiadał, że mówi, trafił go w jakiś naprawdę spoko pieniądzach i go kupił, żeby go mieć w kolekcji, nie? To wiem. Natomiast ja nie widzę. My jesteśmy raczej użytkownikami noży, tak? Nie jesteśmy kolekcjonerami. Dla mnie ten nóż. Znaczy kolekcjonujemy noże, ale każdy nóż, który. Ale używamy, ja mam w kolekcji, tak? Używam, tak, używamy, no. Tak? One nie są, to są, nie są pułkowniki. Natomiast ten nóż po prostu dla mnie nie ma zastosowania. Znaczy dla mnie, jak go pokazałeś, to taka ciekawostka. Tak, to taka... dosyć interesująca ciekawostka, tak, ale ciekawostka. O tak, ale jak ktoś lubi tam na ścianie wieszać noże, to spoko, nie? Tak. Natomiast tak. A widzisz, to jest takie ciekawe, bo to, nie wiem, czy to jest nóż dla amerykańskiego farmera, ale ma mi kartę, kurczę, gdybym miał drewno na okładzinach, to jest taki... No właśnie nie wiem, ja nie widzę jakoś zastosowania tego noża, nie? Wykonany jest bardzo ładnie. Nie, wykonany, słuchajcie, i jeżeli chodzi o szlif, bo ja mu się bardzo długo przyglądałem, tak, próbowałem gdzieś tam, nie bardzo mi się podoba ten nóż, tak, więc próbowałem znaleźć gdzieś miejsca, do których mógłbym się przyczepić. To, no nie ma takich miejsc na tym nożu, no, tu nawet krawędź tnąca, która jest dość gruba na czubku, jest wyprowadzona równo, no. Nie ma tutaj nic, do czego można było się przywalić. No myślałem, że kurde to, że jak gdyby tank wystaje ponad okładziny i na górze i na dole, to będzie takie niewygodne, niewygodne w uchwycie czy coś. Nie, kurde, to naprawdę to się i dobrze trzyma i jest wykonany solidnie. Natomiast ja po prostu dla niego nie widzę przeznaczenia. No to nie, tylko dlatego, że jak gdyby ja nie jestem kolekcjonerem, tak? Jestem użytkownikiem, tak, narzędzia, nie kolekcjonerem. Może nie jestem w stanie dostrzec w nim tej wartości, którą dostrzegą kolekcjonerzy, tak? Można skrócić. Może ktoś z widzów, jeżeli widzicie ten nóż wam się podoba i widzicie na niego zastosowanie, to napiszcie w komentarzu. Tak, wypowiadajcie się. Ciekawi, tak. Waszej opinii na temat tego noża, po prostu. Wiesz, ta rękojeść jest wyprofilowana naprawdę spoko, jest duża. Można ją mocno przedłużyć, można skrócić, tak, poprzez, bo ale tutaj... Ale po co skrócisz ten chwytę? Nadal masz, ile, 15 czy 12 cm ostrego, no. Trzeba tak... No 10,95, no wiadomo, że to... No to nie, ona goli, ja sprawdziłem przed chwilą. Ona musi ciąć, to jest jak gdyby... Wściekła stal, no. Można by było, wiesz... Natomiast... wachlarzyk ci dać? Słucham? Dać ci wachlarzyk? Masz wachlarzyk? Nie no, gorąco, jest piekielnie, jest kurde, jest nie do wytrzymania. Jest duszno. Fajny pod kątem kolekcjonerskim może być. Pod kątem użytkowym ja go nie widzę. Ja bym nie kupił noża, który takiego za takie pieniądze, który bym odłożył i bym go nie używał. Jo.
Natomiast rozumiemy Pawła, który jest kolekcjonerem, taki kolekcjonuje noże i trafił mu się jakiś rodznek, który na rynku jest dosyć drogi, no bo myśmy sprawdzaliśmy przed momentem, to 950 zł mniej więcej, 931 chyba patrzyłem na przeliczeniu na polskie, tak? 200 dolarów, no, no. 235. Tak, może i tak. W każdym bądź razie solidny kawał bydlaka, tak? Znaczy robotę by zrobił na pewno, bo to przecież no, ta stal to jest taka, że ona aż chce robić robotę, nie? Tylko w ten kształt taki, no... Niezbyt. Nie nasz styl. Nie nasz styl, tak. Ale już w ogóle wykonany bardzo ładnie, bardzo fajnie i ogólnie z estetycznego punktu widzenia mi się podoba, tak? Po prostu nie widzę dla niego zastosowania. O. Wiesz, co on mi się kojarzy? No. Jak patrzę na ten nóż, to nabić mu puntce Esse Bowie i... Esse Bowie. Naprawdę, no bo to jest podobne, wiesz, ta sama stal, podobnie wykończona rękojeść. To jest jakaś tam wariacja, no. Widocznie Amerykanie lubią drogie noże ze stali 95. I ja to szanuję. I o, okej, okay, dobra. Baterijka nam się skończyła. A ja w międzyczasie naszego badyla. Pobawiłeś się badylem. I pobawiłem się tą Hornbowiem. Dobrze, co mieliśmy powiedzieć, że kończymy generalnie tą recenzję, więc zapraszamy Was oczywiście... Czy recenzję, prezentację. Prezentację, tak. No, gdyby... zapraszamy Was na Facebooka, zapraszamy Was na... No wszędzie, gdzie tam macie linki, nie? Zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie kanał i zapraszamy Was na nasze kolejne super produkcje. Super produkcje. Do zobaczenia. Piotrek się zafascynował. Taka nożowa ciekawostka, wiesz? Znaczy, to jest za dużo, żeby go nosić, ale... Mógłby nam ktoś wysłać w końcu esse jakieś. No, ktoś ma esse do testów? Dajcie potestować esse. Piątkę, czwórkę na przykład. Dobra, oddaj już. Na razie. Boisz się o tą oksydę. Tak.